między koszarami bramy Nowochełmińskiej a koszarami Kaszownika, widocznymi na zdjęciu, jest w tej chwili luka. W tej luce znajduje się skrzyżowanie rondo z pomnikiem, głazem poświęconym Związku Nauczycielstwa Polskiego, a za koło tego ronda znajduje się obecnie dworzec autobusowy. Ale przedtem tej luki nie było. Był jeden ciąg wału ziemnego z wykorzystanym podwalem, czyli właśnie z tymi koszarami. I ta sytuacja ciągnęła się aż do fortu Świętego Jakuba. Ten zarys wielokątny nazwany został częścią poligonalną twierdzy Toruń. A więc była część kleszczowa na zachodzie miasta, część bastionowa na północy, fragment, i największa część, część poligonalna, która zaczynała się od bramy Nowej Chełmińskiej i kończyła za portem Świętego Jakuba nad Wisłą. Skąd nazwa koszary Kaszownika? Otóż stąd, że za wałem znajdują się obecnie ogródki działkowe. Te ogródki działkowe dochodzą aż do stawu Kaszownik. Dokładnie do ścieżki biegnącej brzegiem tego stawu. Staw jest w tej chwili mniejszy niż pierwotnie był, ale to będzie pokazane na jednym zdjęciu. A przed koszarami Kaszownika znajduje się teren dawnej części gospodarczej należącej do twierdzy Toruń. Otóż to jest jeden z tych obiektów, obiekt magazynowy, magazynowo-prowiantowy. A za plecami mamy słynną piekarnię garnizonową, istniejącą do dzisiaj, tylko wszystkie obiekty są zamienione na punkty usługowe lub sklepy obecnie. Warto popatrzeć, że w wielu miejscach tego obiektu prowiantowego, magazynowego są autentyczne, ale niedziałające wyciągi pomagające transport na wyższe kondygnacje. I na jednym z obiektów, a dokładnie na zwanej wadze, można znaleźć cegły wyprodukowane w cegielni Antoniewo, jak nazwa sugeruje. Mało kto dzisiaj pamięta, gdzie jest Antoniewo pod Toruniem. Otóż jest to nieistniejąca wieś, obecnie Przysiółek Dolnego Lubicza nad Drwęcą. Jak się idzie z Dolnego Lubicza do Kasztorka wzdłuż Drwęcy, to po drodze jest miejsce, gdzie była cegielnia Antoniewo. I z tej cegielni też przywożono cegły na te nowe przebudowy pruskie w ramach pierwszej twierdzy. To jest dalszy ciąg tego budynku magazynowego. On zajmuje dużo miejsca. To jest koniec tego budynku od strony ulicy Gregorkiewicza. A koszary Kaszownika są równolegle za tym budynkiem od północy i ciągnęły się aż do tego obiektu, który do dzisiaj istnieje, a nazywa się koszarami Bramy Lubickiej. To na razie tylko część, lewa część. Tutaj prawa część. Otóż w koszarach Bramy Lubickiej zamieszkiwała załoga, która broniła tej bramy oraz obsługiwała działa znajdujące się na dachu, można powiedzieć, tych koszar. Tu nawet widać taką płaską powierzchnię. To jest po prostu działobitnia. W tym miejscu stawiano działo. Działo normalnie znajdowało się w remizie za tymi krzakami, za tymi małymi drzewkami. W pewnym miejscu zobaczymy. A tu jest miejsce, gdzie schody wyprowadzały załogę na wyższy poziom. Jednocześnie miejsce, gdzie deponowano pociski do armaty. Otóż koszary Bramy Lubickiej w pewnym momencie można było zwiedzać poprzez tą prawą bramę, która dzisiaj jest zamknięta. Spróbujmy wejść. O, ta brama jest w tej chwili uchylona. Teraz jesteśmy już na górnym poziomie. Furtka, która wyprowadzała załogę na poziom, gdzie stały armaty.
Otóż to jest ten właśnie poziom. Tutaj to jest działobitnia, a tutaj ten czerwony budynek to jest właśnie schowana remiza do przechowania tej armaty. Aby się dostać na to wyższe piętro, trzeba było pokonać te kamienne schody, spiralnie ułożone. Jak dzisiaj byśmy tam byli, to okazałoby się brak poręczy, więc wejście jest kłopotliwe. Jak będziemy już na piętrze, to jest to prawda poręcz, która zapobiega spadaniu w dół, a schody są tutaj, z prawej strony tylko. Tak to było po remoncie. Właśnie w pewnym momencie było otwarte i dostępne, dlatego że praktycznie kończył się remont tych pomieszczeń. Tak wyglądały właśnie dawne koszary bramy lubickiej na parterze. Tak wygląda jedno z pomieszczeń magazynowych, ślepych. A tak wygląda chodnik prowadzący właśnie na te schody, które przed chwilą pokazywałem. Ale to zdjęcie jest starsze, dlatego nie widać tutaj tego remontu. Jak się wyjdzie, to widać te cztery okna najbliższe po prawej stronie, to są właśnie te pomieszczenia przed chwilą pokazywane. Przed remontem pozostała część tych koszar była użytkowana przez jakiś zakład pracy, a w tej chwili prawdopodobnie wszystkie obiekty są przez ten zakład pracy wykorzystywane. Dlatego obiekty są niedostępne. Jedyna rzecz to możemy oglądać stare zdjęcia. I jak się kończyły koszary bramy lubickiej, to możemy zobaczyć bramę lubicką. Jedyne lądowe, czy kołowe i piesze połączenie miasta Torunia ze wschodnią częścią terenu około toruńskiego. Brama lubicka stała dokładnie na ulicy Dobrzyńskiej, obecnie Dobrzyńskiej, czyli między dwoma koszarami. Z lewej strony były koszary bramy lubickiej, które przed chwilą oglądaliśmy, a z prawej było połączenie wałem z następnym obiektem, który jest też podwalnią, czyli jest obiektem murowanym, ale przyłożonym grubą warstwą ziemi, a w tym obiekcie jest muzeum, a właściwie archiwum wojskowe. Ale zanim od bramy lubickiej przejdziemy do archiwum wojskowego, to po drodze musimy przejść nad bramą kolejową. I tu potrzebny jest ten rysunek, który pokazuje główne punkty, które widzieliśmy dzisiaj, a więc bramę, nową bramę chełmińską, to ten okrągły punkt, bramy, koszary bramy chełmińskiej, koszary Kaszownika, ta czerwona część, koszary bramy lubickiej to ta część i ten punkt biały to jest brama lubicka, a obok, poniżej, na dolnym poziomie brama kolejowa, przez który przechodzą tory kolejowe, do których za chwilę wejdziemy. Otóż, żeby zejść do bramy kolejowej, to trzeba z poziomu ronda, który dzisiaj nazywamy rondem pokoju toruńskiego, a to są dwa wiadukty, trzeba zejść po tych schodach na poziom torów i zobaczyć bramę kolejową w okazałości. Przez bramę kolejową przechodzi jeden pojedynczy tor, a tuż przed bramą dwa tory z dworca miasto łączą się w jeden. To jest zgodne z zasadą fortyfikacyjną, jaką Prusacy stosowali we wszystkich twierdzach swoich. Przez bramę kolejową przepuszczano zawsze jeden tor. Drugi wiadukt tej bramy kolejowej, oczywiście z jednym torem, ale zaraz jak się kończy brama, znowu tor się rozdwaja i w kierunku dworca wschodniego idą dwa tory, już wykopie. Teraz widok od wschodu, czyli od dworca wschodniego, na oba wiadukty tworzące rondo pokoju toruńskiego i jednocześnie tworzące bramę kolejową. Jak powiedziałem, jedyna brama twierdzy dzisiaj istniejąca. Wewnątrz tej bramy kolejowej jest taki występ murowany. To jest kaponiera, która od wewnątrz broniła bramy kolejowej. Pomiędzy wiaduktami jest ta kaponiera jako jedyny element obronny.
Tu jeszcze widok na pociąg, który przyjeżdża z kierunku Toruń Wschodni. Po obu stronach w tych skarpach są pomieszczenia, do których próbujemy wejść. O ten sam widok, widok tego samego odcinka. Tu z lewej występ to jest na właśnie kaponiera, czyli obieg obronny, a tu w tych skarpach są pomieszczenia, które dzisiaj są niedostępne. Ale to jest zdjęcie ze środka jednego z tych pomieszczeń, celowo zasypany. Co pozostało? Co jest widoczne? Widoczna jest stalowa brama, która kiedyś była bramą wjazdową do tego obiektu obronnego. Ale po II wojnie światowej zasypano to wejście. Jeden stożek jeszcze ocalał. Jeszcze istnieje. To jest inne pomieszczenie, w którym znajdują się otwory obronne. To są te otwory kaponiery. To jest jedyny korytarzyk, który pod torem łączy lewą i prawą część bramy kolejowej. Pomieszczenia w tych bramach. A więc pod torem jest przejście. Jak jesteśmy na poziomie toru kolejowego, to widać, że w jednym miejscu jest zamurowany obiekt obronny. Tu z prawej strony mamy kaponierę. A najciekawszy obiekt 2 lata temu został odsłonięty. Przy okazji modernizacji ulicy przy Kaszowniku i jednocześnie przy budowie jednoczesnej ronda imienia biskupa Hrabka. Otóż wtedy koparka z rozpędu odsłoniła zasypany most żelazny blisko bramy kolejowej. Tu jest mur bramy kolejowej. Jest to żelazny most, o którym wiemy, że nie powinien istnieć, bo według dokumentów Urzędu Miasta zaraz po wojnie toruńskie przedsiębiorstwo rozbiórkowe, a było takie w Toruniu, niesławne, miało zadanie rozebrać ten most i zasypać dziurę po tym moście. A robotnicy sobie uprościli, zasypali most cały. I 2 lata temu koparka odsłoniła tą niedoróbkę, tą fuszerkę. Ku uciesze wszystkich zwolenników fortyfikacji, bo most jest cały i można pod nim zrobić jakąś ekspozycję. Być może Muzeum Twierdzy Toruń zajmie się tą sprawą, bo trudno byłoby w tej chwili przegapić taką okazję. I po wyjściu z bramy kolejowej, po wejściu ponownie na poziom ronda pokoju toruńskiego, schodzimy do kolejnej części tej poligonalnej ochraniającej Toruń od wschodu, czyli do podwalni, w której mieści się obecnie archiwum wojskowe, widoczne z ulicy. Na wał tego archiwum można wejść nowymi schodami, w zeszłym roku wykonanymi, bo z tyłu jest w końcu tylko teren ziemny. A jednocześnie w środku tej podwalni jest główne wejście z archiwum wojskowym, oczywiście dla nas w tej chwili niedostępne. I od archiwum wojskowego już jest blisko do fortu Świętego Jakuba. I to byłaby koniec części drugiej.